Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, Zoltan z tej strony. Tak jak mówiłem, ostatnio czekam za sprzętem. Czekałem, przepraszam, wszystko już jest. Piękny, słoneczny dzionek. W tym momencie 12 stopni, ma być dzisiaj 17, także ruszamy na wędkarstwo plażowe, odległościowe, wszystko jest. Także ja jeszcze jadę, godzinka drogi przede mną, jeszcze zaliczę Petro Station, mam nadzieję, że wyholujemy wreszcie jakąś rybę. A propos kopania, kochani, teraz zbliża się detektywal w Anglii już za niecałe 2 tygodnie, także do tego czasu nie będę mógł nigdzie wyjechać, aczkolwiek bardzo chcę z powrotem do Aureusa pokopać razem. Aureus przesłał mi wczoraj wiadomości, że ma super terenki, ale no niestety teraz przez 2 tygodnie będę trochę ograniczony, jeżeli chodzi o poruszanie się, o czasowo, także mam nadzieję, Aureusie, że wracam z Anglii i szybko się widzimy, zobaczymy, jak jeszcze będzie to z pracą. Także co, ja nie przedłużam i widzimy się już nad oceanem na plaży. Hejka, kochani. No to ja już nad wodą, moi drodzy. Załapałem się na odpływ, ale to nie szkodzi, gdyż chcę sobie popróbować rzuty tymi nowymi wędkami. O pierwszych rzutach nie będę mówił, trochę śmiechu było, sam z siebie się śmiałem. Ale krok po kroku i będzie ok, także już zestawy są w wodzie. Jak mówię, jest wielki odpływ, ale to nie szkodzi, gdyż będę siedział i tak do wieczora. To czekam na przepływ, gdzieś godzina 17:30. Muszę trochę uważać, bo taka plaża dość uczęszczana przez ludzi. No i przez 30 minut już prosiłem kilka razy, żeby ludzie mi nie wchodzili w żyłki, w linki. Widzą zarzucone wędki, to się pchają tam specjalnie, jakby nie mogli dać kawałka kroku w jakąś stronę. Także mam nadzieję, że będzie jakaś rybka, a jak nie, no to jak mówię, dzień takiej nauki, pogoda piękna. Także no miejmy nadzieję, że coś tam skubnie przynęte. Jak coś będzie, to się włączam, a jak nie będzie, to i tak się włączy i pokażę swoją nieudaczność przy pierwszym wędkowaniu. Przy pierwszym wędkowaniu plażowym. No niestety, moi drodzy, musiała nastąpić zmiana miejscówki. Za dużo ludzi na tej plaży. Ktoś podchodził co chwilę, coś się pytał, ale to już tam mniejsza o to. To nie przeszkadza, jak ktoś porozmawia. Oj, chyba miałem branko. Jak ktoś porozmawia, ale ludzie się tam kąpali, pływali na deskach. Dziwnie się wędka gnie, może będzie pierwsze branie. Także przyniosę się 20 km dalej, tutaj muszę troszkę uważać. Zobaczcie sami, jest niebezpiecznie. Jest duży klif. No ale jak będzie jakaś ryba, to wtedy będę się martwił, jak ją wyciągnę. Także no mówię, no może tutaj coś weźmie. Ta miejscówka fajna, zasta jakaś flądra. Może by siadła, ale no za dużo ludzi. Plączą się w żyłce, przechodzą, nie patrzą. Nie ma co, a tym bardziej też nie ma co dziwić, dlatego że ładna pogoda. Dlatego tyle ludzi na plaży. Także mam nadzieję, że tutaj nie będzie źle. No ale troszeczkę niebezpiecznie, trzeba uważać. Tak jak mówiłem, siedzę cały dzień. Teraz jest odpływ. Z reguły woda sięga tutaj kilka metrów wyżej. Także czekamy. Wędki zarzucone. Wjeżdża jakaś gorąca herbatka. Kanapeczka, bo nie jadłem rano śniadanka. I co? Wędkujemy. Może coś fajnego wyjdzie. No powiem Wam, że po jedzonku kręcę sobie papieroska, robię sobie fajeczkę. No i będę musiał pomyśleć nad zabezpieczeniem stojaka, jakieś obciążenie dać. Nie pomyślałem na tym, tu niestety nie mogę wbić w plażę, w tę skałę, przepraszam. Przed chwilą pierwsze branie. Na wędkę numer 2, czyli tą po prawej, na makrele i powiem Wam, że mało nie wyrwało stojaka, kurde, z tej skały. Ale nie wiem, czemu ryba się nie zaczepiła, branie tak solidne. Teraz robiłem sobie tak po prostu, że odbezpieczyłem troszeczkę sprzęgiełko. No po prostu nie chciałbym stracić wędki jakieś albo stojaka, żeby to się wpakowało wszystko do wody. Także będzie sygnalizacja na szczytówce i delikatnie pyknięcie. Jakoś damy radę. Zaczepimy po prostu, przepraszam, przytrzymamy sobie po prostu szpulkę. Potem podciągniemy na sprzęgnę, na hamulcu i będzie ok. No ale pierwsze branie, konkretne pierwsze branie, także... Kurde, no coś się dzieje. Zobaczcie, jak jest pięknie. Cudownie. Ciepełko jest 18-20 stopni. Delikatna fala. Co, tylko siedzieć i łapać. Także mam nadzieję, że kurde, do jakiejś ryby, nie? No powiem Wam, że jeszcze bez ryby, ale się dzieje. 20 minut 3 brania.
Także ja będę musiał być bardziej czujny. Niestety nie udało się zaciąć. No ale dobry początek. Są brania i na makrele, także fajnie. Fajnie. Ja się włączę, jak będzie jakaś ryba, no mam nadzieję, że będzie. O, no i wam powiem, kochani, takie branie. Mówię, co się dzieje? Nie ma ryby, ale zobaczcie, co złapałem, nie? Ja pierdzielę, nie wiem, jak się za to zabrać nawet. Patrzcie, jaki wielki krab. Kuźwa, no jest po prostu gigant. Dobierał się do przynęty. No i się złapał. Ale wielkolud. No gigantyczny. Jeszcze nie wiem, co z nim zrobię. Może bym zjadł takiego kraba. No mega. Kurde, no myślałem, że będzie ryba. O, ale krabon wielki, nie? Tam ludzie sobie zostawiają klatki. Widzicie takie pomarańczowe, pomarańczowe boje. Ja kurde, kraby na wędki łapię. Ale jaki wielki, jeszcze takiego nie widziałem. Dobra, postaram się jakoś go odpiąć, żeby mi palca nie upieprzył. I co, i rzucam dalej. Także, no mam nadzieję, że do ryby, kurde, w końcu. No to ten potwór trafił do wody. Ja chciałem, przed chwilą ciągłem jeszcze większego, chyba 5 razy większego, nie mogę go w ogóle na wędce udźwignąć. Ja z tego miejsca popłynął. Tak go rzuciłem bezpiecznie w miarę. Z tego miejsca chciałem podziękować serdecznie Karolowi z Mercy Camper Van za pomoc. I właśnie Karol mi powiedział, że ten mały to samiec, samice są wielkie, właśnie przed chwilą miałem samice. Pyszne mięso w tych szczypcach, powiedział mi jak zrobić mniej więcej. A to wypuściłem, także mam nadzieję, że coś złapiemy. Także ja przerzucam dwa zestawy, bo mówię, na to przed chwilą złapałem tego krabona, a na tamto się spiął tutaj na tych skałkach. Także kurde, co? Nie ma ryb, łapiemy krawy, zawsze coś się dzieje. No i fajnie, także Karolu, jeszcze raz ci bardzo dziękuję za pomoc. No muszę powiedzieć, że z niecierpliwością czekałem na przypływ. Przypływ już jest. Tutaj może tego nie odzwierciedla ten widok, ale zobaczcie. Masakra po prostu, zrobiło się tak zimno, temperatura spadła chyba z 6-7 stopni i to po prostu w 5 minutach. To są właśnie takie uroki wyspy. Także nie wiem, jak długo jeszcze powędkuję. Miało być pięknie cały dzień. Teraz patrzyłem na pogodę, zmieniło się, nowa aktualizacja. No i dziękuję bardzo, pozamiatane. No i tak, jak będzie miał mnie zmoczyć, to mnie zmoczy, bo niż popakuję ten sprzęt, porozbieram te kołowrotki, wszystko popakuję do toreb, to... A, zawsze kurde coś. Jak mówię, uroki wyspy. Nie przewidzimy. Także minęło parę godzin. Pogoda się zmieniła, schłodziło się, tak jak mówiłem. No nie ma żadnej ryby, były 4 kraby królewskie. Wszystkie wypuściłem, czepiają się praktycznie zawsze po rzucie. Od razu szarpią tą przynętę. No, postaram się zrobić tak, żeby był filmik łączony. Jeszcze jutro wyskoczę, jutro mamy niedzielę. Mam nadzieję, że jutro film wleci. Jeszcze jutro pojadę sobie troszeczkę pospinningować na skałki. Fajne. Także mam nadzieję, że w końcu będzie jakaś ryba. Ale jak mówiłem, będę przyjeżdżał systematycznie 2 razy w tygodniu. Zobaczymy, kiedy ten sezon się na dobre zacznie. No jeszcze nie było widać. W sumie widziałem tylko jednego wędkarza. Gdzieś tam w oddali łapał na skałkach. Czyli jeszcze nie ten okres na rybki. Ale zawsze miła zasiadka. Także ja powolutku zwijam sprzęt i mam nadzieję, że jutro coś złapię i zrobię taki, jak mówię, łączony filmik, żeby w końcu wam pokazać jakąś tam rybkę. Jutro pojadę całkiem w inne miejsce, po tamtej stronie zatoki Galway Bay. No zobaczymy, co tam wyjdzie jutro. Także ja się teraz żegnam i jak będę jutro, to oczywiście się włączam za chwileczkę już w nowym miejscu, tak? Witam was bardzo serdecznie ponownie. Tak jak obiecałem, jest dograny odcinek z ryb. Przepraszam za jakość tego materiału, za trzęsący się obraz, ale nie mam kamerki, nagrywam telefonem. Nie wiem, po jeziorze, po odgłosach, po pięknej trawie, drzewach. Nie wiem, czy stwierdziliście już. Jestem w Polsce. Jestem nad jeziorem, na którym się wychowałem, w Kujawsku-Pomorskim. Zacząłem łapać 10 minut temu, już do siatki wpadł ładny krąb. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Strasznie gorąco. Powiem wam, że jest tak duszno. Tam jest wyrzucona druga wędeczka. Mówię tak cicho, gdyż tam za drzewami łapie jakiś wędkarz, nie chcę mu przeszkadzać. Pojutrze wylot do Irlandii. Musiałem przylecieć, sprawy rodzinne bardzo ważne.
a wykorzystam chociaż sobie 2-3 godzinki, żeby tak sobie posiedzieć nad wodą. Zobaczymy, może coś jeszcze złapie. No chyba, że mnie komary prędzej zjedzą, bo uwierzcie, nie jest gorąco, nie powinny ciąć w taki upał, a jest po prostu masakra. Musiałem się dlatego ubrać w bluzę, w dresy, mimo 25 stopni, bo no zżarłyby mnie, kurde, po prostu żywcem. Żadne spreje kupione w aptece, w sklepie nic nie pomaga na 5 minut. Także dobra, no biorę się za wędkowanie. Zobaczymy, może coś fajnego wyskoczy. No, troszeczkę się schłodziło, co jest super, bo już było tak duszno. I zobaczcie, kochani, ja nie będę wyciągał, tylko tak wezmę już siatkę do góry. Jest sanda 65 cm. Wziął na tamtą wędkę, która stoi z tamtej strony. Ja zaraz ją przerzucam. Piękne branie, piękny hol między tymi trzcinami. No coś niesamowitego, myślałem, że go nie wyciągnę, 65 cm, nieduża ryba. Jakieś kilo 30, półtora kilo, tylko że poszła mi w trzciny w lewo. Zawinęła się, tam musiałem popuścić, myślałem, że się wypnie. Ale jest piękny sandaczek i sandaczeka na pewno biorę. Sandaczek, niech będzie sobie na wieczór, na kolacyjkę, pyszna rybka z polskiego jeziorka. A tym bardziej, że sezon otwarty na sandacza można łapać, także nie ma przeszkód, żeby go wziąć. Dobra, no mam nadzieję, że do następnej rybki jeszcze przede mną 5 godzin łapania, kochani. Dobra, powiem wam, moi drodzy, że idę po jakiś spray, coś innego wymyślić, albo odjadę do sklepu, bo no nie da rady. Zjedzą mnie żywcem. Po prostu obganiać się non stop od nich to strata czasu, nerwów i cholera wie czego jeszcze. No, teraz uważać na kleszcze. Ale to są uroki Polski, jak tu pachnie. Jezu, te pokrzywy. To wszystko wiem, że tak sobie myślicie, co ja za głupoty gadam. Ale u mnie w Irlandii wszystko pachnie sztucznie, plastikiem. Sama skała, ta trawa nawet nie pachnie po skoszeniu. A to jest po prostu bajka i tym bardziej, że moje tereny z dzieciństwa. Oczywiście kiedyś tu trochę inaczej to wszystko wyglądało. Nie było tutaj tych drzew, jakiś las w oddali. Tutaj gdzie idziemy nie było nic, tylko była łąka. Ach, takie uroki. Powiem wam, że teraz trzeba uważać, bo tutaj dzikie świnie z małymi latają. Oglądamy nieraz w telewizji. Gdzie tam są na placu zabaw. Czy gdzieś tam, ale te z lasu. Dzikie nie są przyzwyczajone do ludzi i pewnie by musiał śmigać na drzewo. A teraz wam coś pokażę. Tylko nie hejtujcie mnie, bo to było dawno. W życiu bym już tego nie zrobił. Byłem młody i głupi. I trochę mi wstyd za to. Trochę, bardzo mi wstyd za to. Ale wam coś zaraz pokażę fajnego. Fajnego w sensie, że o, tutaj w tym miejscu jest jeszcze napis wyryty w korze, na wierzchu. Nie kaleczyłem drzewa mocno. Zoltan, bodajże 1995. Tak nie zostało. Taka pamiątka. Aczkolwiek mówię, że jest mi wstyd za to, że kaleczyłem nożem drewno. Drzewo, przepraszam, drewno to jest w szopie już. No, ale młodzieńcze głupie lata. Także idę do domu, jeszcze mam jakieś 400 metrów. Dom w lesie, w żywym lesie. Wszystko pięknie, tylko mówię, komary, nie? To jest taka tragedia. O, bez, już czuję jego zapach tutaj, ale jest bajecznie. Także jeszcze jutro piątek i sobota. Powrót do Irlandii. Potem w środę, za kilka dni po powrocie, testy na COVID, PCR główne i lecimy na festiwal do Anglii. O Jezu, ale jest gorąco. Ale nie narzekam, nie narzekam. W Irlandii cały czas narzekam na deszcze i na zimno. Broń Boże, nie mam zamiaru narzekać tutaj na gorąco w Polsce. I tak maja podobno nie było. Bardzo zimny maj. Nie było majówek, cały czas lało. O, tam już jest domek. A tu, jak mówię, moje dziecinne tereny. Oczywiście nie mieszkałem tutaj. Tu mieszka moja ciocia, wujek. Przyjeżdżałem tutaj za dzieciaka. Ale jest pięknie. Dobra, idę po coś na te cholerne komary. Dobra, moi kochani, to z mojej strony rezygnacja. Z wujem właśnie idziemy do domu. No bo nie idzie łapać ryb. Nie idzie łapać, komary tak żrą. Ale kolacyjka będzie. Jest sandaczek, są jakieś rybki. Nie wypuszczam dzisiaj ryb. Nie wypuszczam, biorę do domu. Zjemy sobie na kolację świeżą rybkę z polskiego jeziora. Także ja się z wami żegnam i następny filmik już będzie z Anglii. Także trzymajcie się i do zobaczenia.